Maciej Piotr Żyła na miejscu 6 w tej chwili, Jan Ziobro na miejscu 8, Maciej Kot na miejscu 10, a to według mnie chyba największa niespodzianka jak na razie tych zawodów. Mackenzie Boyd-Klaus, reprezentant Kanady, 181,5 metra w pierwszej serii i teraz szybuje daleko Mackenzie Boyd-Klaus. I oto tworzy się historia kanadyjskich skoków, można powiedzieć, największe osiągnięcie w karierze tego zawodnika. Jak do tej pory największym jego osiągnięciem to było 19 miejsce podczas konkursu Pucharu Świata w Harachowie. A teraz wszystko na to wskazuje, że zakończy rywalizację w pierwszej dziesiątce. No zobaczymy, bo to jest 180 metrów, ale aż 7,8 punktu dodane. Niezłe noty sędziowskie, 3,18, 2 po 17,5 punktu. No, z Hajbekiem, no zobaczymy, co 179 metrów potrzebował.